Cześć Szymoneczko, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj Micha się cieszy, bo dzisiaj będzie ważny dzień. Mam nadzieję, że będzie, że coś nie wyjdzie po drodze. Ciekawy i ważny. Spróbujemy tego wariata dzisiaj odpalić. Mało odpalić, tylko wyjechać nim. Co mi tutaj trzeba? Błotnik mam pomalowany, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku. Więc zakładamy błotnik, poprzeczki. Te blachy spinające błotnik, to tam tylko 6 śrub. Jeszcze w hydraulice tylko przelewy, dwa węże założyć, żeby był obieg. I co? A, i tutaj jeszcze siłownik ten do kierowania z orbitrola, żeby to kierowało i tyle. Dwa węże, tylko że nie pamiętam jak je podpinałem, żeby były dobrze podpięte i to wszystko. I zalewam go olejem do skrzyni, zwolnicę muszę zalać, skrzynię muszę zalać. Silnik już jest zalany, filtrów na razie nie zmieniam, chociaż mam wszystkie, ale niech sobie chwilę pochodzi jeszcze na tych starych. Ten cały syf niech jeszcze przejdzie i wtedy dopiero wymienię na nowe. Woda jest zalana, mam jeszcze w wannie jakby coś, kawałek. I co? Spróbujemy tym pojeździć trochę, posprawdzać hamulce, ręczny. Więc co, ja się biorę za robotę i do potem. Mamy węża złożonego, kupiłem te łączniki, tak jak wam mówiłem, czyli 30 cm węża, średnica tam było chyba 45, porządne opaski, trochę drogie, bo piątaka za sztukę, ale porządnie trzymają i fajnie, że to wziąłem. 4 sztuki, zobaczymy czy to będzie ciekło czy nie. Zapomniałem o tym kurde wariacie tu, ale to jeszcze dokupię. I co? Kawałek ścierki by mi się przydało. Jeszcze będzie myte wszystko. No ale trzeba umyć. To od razu ten stopień przykręcę. O, i będę miał tą stronę jakby z bani. No i kręcimy. Śruba wylazła w końcu. Podnosić. Czyli będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Dobra, zakręcam to i wracam później. I co, stopień zakręcony. Te węże już poskręcane. Lecę z drugą stroną. Też przelewy tutaj do baku. Nie wiem czy będzie widać, powinno być widać. Szmatę wyciągnę, bo tych szmatek to tu jest dużo. Tylko przeczyszczę końcówki te i można zakręcać. Okidoki, robimy przelew. Ale nie taki przelew. O, tu sobie go wypuścimy tak, tu tak, bo on nam ma jeszcze wystarczyć tam. Ma iść tędy. O, gdzie on ma tu iść? O, tu, tu, tu. O! Tu, tu, o, tu, tu, tu. Wystarczy tam, czy nie wystarczy? Łe, wystarczy. Bez problemu. Dobra, to możemy go tutaj sobie o tak, żeby go tu było później ładnie pozapinać. To chyba jak go tu utnę, to będzie dobrze. Jestem ciekaw, czy te opaski będą trzymać, bo tu górą jest jakby kurde jakby nie trzymało, ale nie mam innych. Co, wziąłem tylko jedną. Pojedz ze mnie. Jołki, połki, okidoki. Orbitrol mamy skręcony tu. Teraz siłownik, tylko tak, nie wiem co tu było. Musiała być jakaś podkładka duża i zabity trzpień chyba. O. Korki powylatywały. Spróbuję to obszlifować tu, wtedy może lepiej najdzie.
Siłownik jest zamontowany. Się okurzył, ale kij mu w oko. Tu zrobiłem tylko na razie, ale pewnie to już tak zostanie. Ale tulejkę trzeba tu jakąś założyć. Tak, tu musi być jakaś tulejka. Reszta jest poskręcana. Tu smarowniczkę jeszcze trzeba zamówić. Kupić. Muszę to wszystko pozapisywać. I dobra, i lecimy z błotnikiem. Tu jest hydraulika skręcona. Błotnik. A nie. Jeszcze przed błotnikiem pozalewam sobie skrzynię olejem i zwolnicę. O. Tak, to będzie dobre. Dobra. Łoki doki. Jakby sobie to kurde zapiąć. No przecież masz. O to 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 to. Tylko nigdzie nie pasuje. Tu pasuje. Guzik tam pasuje. No dobra. Powiedzmy, że pasuje. Troszeczkę powycierałem dół. I lejemy. 20 litrów na razie, bo tyle mam. Kurde, odtuściłem i już nachlapałem. Plum, 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 plum. No, to tak, mamy usteleckę. Mamy silikon. Jedziemy. Dobra, teraz ten tego, jak ci ona ma być, podejrzewam, że tak, a ja ci włączę, na to druga warstewka. Dobra. I pokrywka. Pokrywka oczyszczona. Czemu tu jest jedna śrubka, tu czy to nie wiem. Dziwnie, śmiesznie. Dobra. I zakładamy śrubeczki. Musiał szukać podkładki. Z powrotem. Dobra, ja to zakręcam i wracam później. I ten, góra skręcona. Góra skręcona, lecimy ze zwolnicami. Tu poluzowałem śrubeczkę. Mamy śrubeczkę i gdzieś tu mam takie podkładki. Kupiłem. Są ci one, akurat jeszcze dwie. Było cztery. Chyba. Albo trzy. Nie wiem, gdzie one poszły.
4 były na bank. Nic, dobra. Tu mamy jeden koreczek, idę odkręcić z drugiej strony. No i tak. I tak, to tak, to tak, to. Lejemy olej z wolnicę. Mobil 15W40. Czemu? Silnikowy. Powinien być przekładniowy, bo taki mam. Nie mam przekładniowego, mam silnikowy. Nic mu nie będzie. Bo auto, Boże, bo Ostrówek dużo nie jeździ, to absolutnie nic mu nie będzie. Taki mam, nie będę jeździł teraz do sklepu. Zresztą, co on z tym zrobił? Lejemy i lejemy, aż się wyleje. 1,5 litry około powinno tu wejść. I co? 1,5 litry zalane. Nic nie kapie, nic nie wycieka. Ale nie, to nic nie cieknie. 1,5 litry zalane. Niby tyle wchodzi. Ale on troszkę wyżej stoi niż na kołach. On troszkę opadnie. A jak opadnie? A coś tam wycieka? Wycieka? Czyli jak opadnie, będzie ok. Widać czy nie widać? Widzicie? Zaczyna tutaj cieknąć. Po gwincie. Czyli mu wystarczy. Dobra. Mówię, on opadnie troszkę niżej, będzie. Dobra, zakręcam nakrętkę i jadę z drugą stroną. Co, spróbuję wjechać tym wariatem siakoś. Dobra, a śruby jeszcze. Ta to jest tu, a mi trzeba jeszcze jedną taką z podkładką, taką i taką. Nie taką. Nie taką. Co jest? Nie taką. Tylko taką. Łatatat. I ona będzie tu. Dobra. I tu mam jedną też. I tą drugą długą. No okej. No to wjeżdżamy. Będzie ciężko sam. Będzie dobrze. Mam zadowolony. Tylko pan nie poobijaj nic. Będzie sympatycznie. Trzeba do góry. Na pewno się coś obije. Okej. I teraz tak. To ma wleźć tam. Jakby pod spód. I to jedziemy. To ma wleźć tam pod spód. No dobra. To jest. Czy tam jest ta pierańska górka niedobra? Nie obi pan butnika. Co jest? Aha, bo to by chciało być.
To by chciało być. Tylko trzeba go spuścić troszkę. Jeszcze niżej deczko, bo się porysuje. A tu nie mam podkładki. Ale dlaczego? Tu było tak mało miejsca? Serio? Nie. Tu było tak mało miejsca, ale wypaćkałem. Czy co? Błotnik się rozjechał? Jaki czort? Odpinamy tego wariota. Błotnik już siedzi. Aczkolwiek będę go musiał pewnie jeszcze tu przygiąć, bo mi ta śruba trochę usiadł teraz. Ale to i tak, a może złapię tu dwa gwinty i tam trzeba przykręcić i poprzeczki, więc ja to skręcam i wracam do was za chwilę. Kurde, powiem wam, że nawet to idzie. Idziemy do schowka, nawet to idzie to składanie. Z której strony będzie lepiej to założyć. Jak to ma być? Chyba tak. Tak? Tak by to miało ci być? Może i tak. Taki mały update'ik. W środku poprzeczki przykręcone i podstawa na siedzenie, tylko nie pamiętam co było z drugiej strony, jak to się trzymało. Nie wiem. Tu było przykręcone tak, a z drugiej strony nie mam żadnego pojęcia, nie pamiętam. No nie jest na razie, tylko coś podłożę, tu przykręcę na dwie śrubki, tak żeby siedzenie założyć. Poprzeczki tylne są skręcone, nie wiem czy w tą stronę, też nie pamiętam jak one szły. Tak czy inaczej to tam cztery śruby, to się podkręca i się przekręci tak jak ma być. No, wszystko ładnie na nowych śrubeczkach poskręcane. Teraz lecę z podstawą akumulatorów. 2, 4, 5 śrubek. Będzie ładnie. Ale to już chyba wypadałoby nagrać. Podstawa jest zamontowana. Można po niej chodzić. Nic się nie ugina. Tu zamontowałem siedzenie tylko tak na szybko, znaczy podstawę siedzenia. Nie pamiętam co tam było, kurde. Będę musiał to jakoś ogarnąć albo gdzieś sprawdzić. Co tu było zamontowane? Albo domontować jeszcze jedną poprzeczkę tutaj? Nie wiem. Coś trzeba tutaj wymyślić. No i co? Montujemy. Gada. Mówię to tak na chwilę tylko, żebym mógł chociaż tam na kanał sobie przejechać. Ale... kurde, źle zamontowałem chyba. Bo ono ma się obracać w tę stronę. A nie. A może i tak to było? Może i tak. I co? Nie tak.
jak tu będę siedział. O Jezu, można sobie usiąść. A, no, tu jest ok. Ale ja się wtedy tak obracałem. Nie, właśnie ono obracało się odwrotnie, dobra. Tak to się prezentuje, ale z tym siedzeniem trzeba coś będzie zrobić, bo beznadziejnie to jest. Muszę wywiercić tam otwór w najbliższych dniach i przechylić go troszkę. O jedną dziurkę jest za dużo, więc wywiercę mu nowe otwory całkiem, tak w połowie i będzie wtedy gitara. Tak to w plecy tak bije jakoś dziwnie. Nie bardzo to. Mógłby się jeszcze dalej do tyłu odsunąć. On już chyba nie pójdzie. Dobra. Przesuwam ten stolik, lecę po koła i zakręcam koła. I co? Spróbujemy tym pojeździć dzisiaj. Panie, i co wy na to? Panie i panewki. No, niestety jeszcze tył nie biały. Bo będzie, koła tylne będą malowane na końcu. Razem z dachem. Górna część będzie biała. To jeszcze muszę usunąć konika. Ale co? Paliwko sobie zalejemy. A tu teraz się narobił syf na tym warsztacie. W garażu, czy czymś tam, cokolwiek to jest. Muszę tu posprzątać. Teraz jak nim wyjadę, może dzisiaj nawet spróbuję to trochę poogarniać. Bo to taki lipomal trochę. Nie? W takim syfie robić nie bardzo, nie lubię. Lejemy mu ropkę. Dużo nie mam, ale tak, żeby przepalić, zobaczyć jak to, czy działa, czy hydraulika nie cieknie, to chyba wystarczy. Dobra, bo się wieczór robi, a tu jeszcze to, a tu jeszcze to, a tu jeszcze tamto by się przydało. Zobaczymy, czy zagada. Nie, nie był odpalany. Zimny jest, widzicie? Zimny jest, o. Zimny jest. Założyłem ten stary rozrusznik, zobaczymy, co on to pokaże. To mi kurwa nigdzie nie pojechał. Stoi jeszcze na tych. Bieg chyba wyłączony, wyłączony. Ręczny jeszcze zaciągnę jak coś. Może działa coś tam. Nie wiem, czy zaskoczy, bo to mówię. No. Zobaczymy, czy kierownica działa.
kana przestawię. No co, spróbujemy tym wyjechać przez te drzwi. Może mi głowy nie urwie. Czyli tak, opuszczamy stopy. Jak wam się podoba? Bo mi bardzo w chuj. Kurde, to jednak trzeba przykręcić. Tak jak mówiłem, drga. Bardzo drga. No dobra. Nigdzie nic nie cieknie na razie. Wszystko sobie fajnie chodzi. Hamulce są. Popróbowałem. Ręczny trzyma dobrze na to koło. Trzeba naciągnąć drugie. No i co? Tak to się prezentuje. Kurwa, mi się podoba w chuj. Balon taki na mordzie, że masakra. Naprawdę. Balon w chuj. No co, to takim akcencikiem ja się dzisiaj z wami żegnam. Balon w chuj, zajebiście, wszystko działa. Kurwa, naprawdę zajebiście. To co, ja się z wami żegnam. Do zobaczyska w następnym odcinku. Jak ci się spodobało, to kliknij łapkę w górę. A co ci dam? Ale zajebiście w chuj.
Na razie, cześć. Nie wszystko działa tak jak trzeba. Przejechałem się kawałek. Później to już nawet podniosłem koła do góry i jest lipa. Hamulce grzeją się i blokują się. I nie wiem, o co chodzi. Oba. Jedno trochę mniej, drugie bardziej. Ale przecież wszystko chodziło lekko i hamulce są na stop, nie powiem. Wszystko hamuje tak jak trzeba, ale grzeją się strasznie. Grzeją się strasznie i nie idzie nawet ręką obrócić. No teraz są... No nawet koła nie idzie obrócić. Przecież nie jest na biegu. Nie wiem, co to może być. Zwolnice zimne, a tu z bębnów się strasznie śmierdzi. Tam aż dym idzie. Nie wiem, jak macie jakieś rady, to doradźcie. Będę działał coś w poniedziałek, nie wiem. Obym nie musiał znowu zwolnić ściągać. Ale chyba to... Chyba tak trzeba będzie. To będzie porażka. No ale nic. Do zobaczyska. Jak coś wiecie o tych hamulcach, co tu zrobić, to dajcie znaka. Na razie, miłego weekendu.